Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 197 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 119, wersety od 81 do 88. Słabnie moja dusza w drodze ku twemu zbawieniu. Pokładam ufność w Twoim słowie. Słabną moje oczy, wyglądając twego słowa, kiedyż mnie pocieszysz. Bo, chociaż jestem jak bukłak wśród dymu, nie zapomniałem Twych ustaw. Ile dni słudzę Twojemu zostaje? Kiedy wykonasz wyrok na prześladowcach? Doły wykopali dla mnie zuchwalcy, którzy nie postępują według Twego prawa! Wszystkie przykazania twoje są prawdą. Gdy kłamstwem mnie prześladują, pomóż mi. Niemalże pokonali mnie na ziemi, ja zaś nie porzuciłem twoich postanowień. Według swej łaski zapewnij mi życie, ja zaś będę przestrzegać napomnień z ust twoich. Siódmy rozdział pierwszej księgi machabejskiej opisuje nadejście nowego władcy. Demetriusza I, który wysłał generała Bakidasa do walki z Judą machabeuszem oraz zdrada Alkima, co prowadzi do kolejnych krwawych starć i tragicznej śmierci Judy. Ósmy rozdział z kolei przenosi czytelnika do politycznych manewrów, ukazując sojusz Żydów z potężnym Rzymem, który staje się strategicznym krokiem w ich walce. O przetrwanie i niezależność. Przeczytajmy te rozdziały, aby zrozumieć skomplikowane polityczne i militarne gry, które kształtowały losy narodu izraelskiego. W roku 151 Demetriusz, syn Seleukosa, wyruszył z Rzymu z niewielką liczbą wojska. Wylądował w nadmorskim mieście i jako król zaczął tam panować. Gdy wszedł do królewskiego pałacu swoich przodków, wojska pochwyciły Antiocha i Lizjasza, aby ich przyprowadzić do niego. Kiedy doniesiono mu o tym, powiedział: Nie pokazujcie mi ich twarzy. Wojsko więc zamordowało ich, a Demetriusz zasiadł na tronie swego królestwa. Wtedy wszyscy wiarołomni i bezbożni z pomiędzy Izraela przybyli do niego, a przywódcą ich był Alkimos, który chciał osiągnąć godność arcykapłana. Tak oskarżyli oni naród przed królem. Juda razem ze swoimi braćmi wytracił wszystkich twoich przyjaciół, a nas wypędził z ojczystego kraju. Poślij więc teraz swojego zaufanego męża, niech on idzie i niech zobaczy krzywdę, jaką wyrządził nam i królewskiemu krajowi, i niech ukaże ich razem z tymi wszystkimi, którzy im pomagają. Król wybrał Bakchidesa, jednego z królewskich przyjaciół, który władzę swą wykonywał za rzeką. A będąc wpływowym człowiekiem w królestwie, wierny był królowi. Jego to wysłał razem z bezbożnym Alkimosem, któremu przyznał godność kapłańską i nakazał pomstę na synach Izraela. Wyruszywszy, przybyli wraz z licznym wojskiem do ziemi judzkiej. Stamtąd wysłał poselstwo do Judy i do jego braci, podstępnie używając słów pokojowych. Oni jednak nie uwierzyli ich słowom. Widzieli bowiem, że przybyli z licznym wojskiem. U Alkimosa i Bakhidesa zebrało się zgromadzenie uczonych w piśmie, aby naradzić się nad tym, co jest słuszne. Z synów Izraela Asydejczycy pierwsi starali się o to, żeby z nimi zawrzeć pokój. Mówili bowiem: Razem z wojskiem przyszedł przecież arcykapłan z rodu Aarona. On nam nie zrobi żadnej krzywdy. Rozmawiał on z nimi pokojowo i przysiągł im zapewniając, ani wam, ani też przyjaciołom waszym nie uczynimy nic złego. Uwierzyli mu więc, a on rozkazał pochwycić z pomiędzy nich sześćdziesięciu ludzi i zamordować ich w ciągu jednego dnia zgodnie ze słowami pisma. Ciała twych świętych porzucili, a krew ich rozlali dokoła Jeruzalem, i nie było nikogo, kto by ich pochował. Bojaźń zaś i drżenie padły na cały lud, gdyż mówiono. Nie ma w nich prawdy ani sprawiedliwości. Złamali bowiem umowę i przysięgę, którą złożyli. Wtedy Bakhides odstąpił od Jerozolimy i rozłożył się obozem koło Bet-Zaid. Tam kazał pochwycić wielu tych ludzi, którzy sami uciekli od niego, i niektórych z pomiędzy ludu zamordował i wrzucił do wielkiej cysterny. Potem Bakhides oddał Alkimosowi władzę nad krajem i pozostawił mu wojsko do pomocy. Sam zaś powrócił do króla. Alkimos starał się objąć władzę arcykapłańską. Do niego zaś zeszli się wszyscy, którzy ciemiężyli swój własny naród, bo zawładnęli judzką krainą i przyczynili się do wielkiej klęski Izraela. Gdy Juda zobaczył całe zło, którego dopuścił się Alkimos i jego zwolennicy, w większym stopniu aniżeli poganie, obszedł dokoła wszystkie ziemie Judei i wywarł pomstę na odstępcach, tak, że nie mogli oni poruszać się po kraju. Gdy Alkimos przekonał się, że Juda razem ze swoimi zwolennikami znów ma wiele sił i kiedy spostrzegł, że nie będzie się mógł mu przeciwstawić, wrócił do króla i oskarżył ich o złe zamiary. Wtedy król wysłał Nicanora, jednego z najznaczniejszych swoich dowódców, który nienawidził Izraela i wrogo do niego się odnosił. Wydał mu też rozkaz, aby wytępił naród. Nikanor zaś z licznym wojskiem przybył do Jerozolimy, a do Judy i jego braci wysłał poselstwo, podstępnie mówiąc do nich pokojowymi słowami: Niech między mną a wami nie będzie żadnej wojny, z nielicznym oddziałem przybędę, aby w pokoju zobaczyć was osobiście. Przybył więc do Judy i wzajemnie po przyjacielsku się pozdrowili, ale nieprzyjaciele byli w pogotowiu, aby Judę porwać. Wtedy Juda dowiedział się, że przybył do niego zdradliwie. Przeląkł się go i nie chciał więcej się z nim widzieć. Nikanor zaś domyślił się, że jego zamiar został odkryty. Wystąpił więc do walki przeciwko Judzie koło Hafarsalama. Spośród wojska Nikanora padło blisko pięciuset żołnierzy, a reszta uciekła do miasta Dawidowego. Po tych wypadkach Nikanor udał się na górę Syjon. Ze świątyni, spomiędzy kapłanów i spomiędzy starszych ludu wyszli niektórzy, aby pokojowo go powitać i pokazać mu całopalenie składane za króla. On jednak wyszydził i wyśmiał ich i znieważył. Przemówił też zarozumiale, a nawet pełen gniewu przysiągł: Jeżeli w tej chwili Juda razem ze swoim wojskiem nie zostanie wydany w moje ręce, spalę te świątynie, gdy szczęśliwie powrócę. I wyszedł z wielkim gniewem. Wtedy kapłani powrócili, stanęli przed ołtarzem i przed przybytkiem, zaczęli płakać i modlić się. Ty sam wybrałeś tę świątynię, aby była poświęcona Twojemu imieniu, aby była dla Twego ludu domem modlitwy i błagania. Dokonaj pomsty na tym człowieku i na jego wojsku niech zginą od miecza. Pamiętaj o ich bluźnierstwach i nie pozwól im nadal trwać. Nikanor odszedł z Jeruzalem i rozłożył się obozem w Betchoron. Tam przyłączyło się do niego wojsko z Syrii. Juda zaś rozłożył się obozem w Adasa razem z trzema tysiącami żołnierzy i modlił się słowami. Gdy bluźnili posłowie króla, wtedy anioł twój stanął i zabił z pomiędzy nich 185 tysięcy. Tak samo zetrzyj na proch to wojsko dzisiaj przed nami. Niech poznają ci, którzy pozostaną, jak strasznie zbluźnił on przeciwko twojej świątyni. Osądź go tak, jak jego złość na to zasługuje. W trzynastym dniu miesiąca Adar, wojska spotkały się w walce i wojsko nikanora zostało rozbite. On sam pierwszy padł w bitwie. A gdy jego wojsko zobaczyło, że nikanor zginął, porzuciwszy broń, uciekło. Ścigali więc ich na dzień drogi od Adasa aż blisko Gezer. Wtedy w ślad za nimi grały trąby sygnałowe, i ze wszystkich dokoła wiosek Judei wyszli mieszkańcy i osaczyli ich. Tamci obrócili się przeciwko nim, ale wszyscy padli od miecza i nie pozostał z nich ani jeden. Zabrano łupy i to, co tamci zrabowali. A głowę nikanora i jego prawą rękę, którą tak hardo wyciągnął, obcięli, zanieśli do Jerozolimy i wystawili na widok publiczny. Lud zaś bardzo się uradował i dzień ten obchodził jako Dzień Wielkiej Radości. Postanowiono też, żeby rokrocznie ten dzień obchodzić uroczyście dnia 13 Adar. Na krótki czas pokój zapanował w ziemi ludzkiej. Juda dowiedział się o sławie, jaką cieszą się Rzymianie. Że są mocni i odważni, że okazują życzliwość wszystkim, którzy się do nich przyłączają, a nawet przyjaźń zawierają z tymi wszystkimi, którzy udają się do nich, a są mocni i odważni. Opowiadano mu o ich wojnach i mężnych czynach dokonywanych wśród Galatów, jak ich zwyciężyli i zmusili do płacenia daniny. Tak samo o tym wszystkim, czego dokonali w kraju hiszpańskim, by zawładnąć tamtejszymi kopalniami srebra i złota. Jak każdym krajem, choćby to był kraj najbardziej od nich odległy, zawładnęli dzięki swojej roztropności i cierpliwości, jak pokonali królów, którzy z końca świata przeciw nim wyruszyli, jak zadali im wielką klęskę, i jak inni rokrocznie płacą im daninę. Tak samo królów kitejskich, Filipa i Perseusza, razem z tymi, którzy przeciwko nim wzniecili powstanie, w czasie wojny rozbili i siłą poddali swej władzy. Nawet Antioch Wielki, król Azji, który wyszedł na wojnę przeciwko nim, mając 120 słoni, konnice, rydwany i bardzo wiele wojska, został przez nich pokonany. Pochwycili go jednak żywcem i wyznaczyli jemu oraz jego następcom zapłacenie sobie wielkiej daniny, danie zakładników i odstąpienie krain, mianowicie Indii, Medii, Lidii i części najpiękniejszych ich posiadłości. Oni zaś odebrali je od niego i oddali królowi Eumenesowi. Opowiadano też, jak mieszkańcy Hellady zamierzali wyruszyć, aby ich wytępić. Oni jednak, dowiedziawszy się o tym, wysłali do nich jednego wodza, który walczył z nimi, także padło spośród nich wielu zabitych. Żony ich i dzieci zostały wzięte do niewoli. Złupili ich, a ziemię ich sobie przywłaszczyli. Zburzyli ich warownie, a ich samych aż do tego dnia trzymają w niewoli. Pozostałe zaś królestwa i wyspy, które kiedykolwiek im się przeciwstawiły, zniszczyli i poddali sobie w niewolę. Z przyjaciółmi zaś swoimi i z tymi, którzy na nich polegają, zachowali przyjaźń. Nad pobliskimi i nad odległymi królami rozciągnęli władzę. Lęk przed nimi ogarnął więc wszystkich, którzy słyszeli o ich imieniu którym zechcą pomóc w osiągnięciu władzy królewskiej, ci ją sprawują, a których chcą, zrzucają stroną i wzrośli do ogromnej potęgi. Przy tym wszystkim zaś ani jeden z nich nie włożył sobie diademu na głowę i nikt nie okrył się purpurą, by się nią chełpić. Raczej ustanowili sobie radę. Codziennie zbiera się ich trzystu dwudziestu i zawsze radzą nad ludem, jakby najlepiej zachować w nim ład. Rokrocznie jednemu człowiekowi powierzają rządy nad nimi i nad całym ich krajem, a wszyscy temu jednemu są posłuszni i nie ma pomiędzy nimi zazdrości ani nienawiści. Juda więc wybrał Eupolemosa syna Jana, syna Akkosa oraz Jazona syna Eleazara i wysłał ich do Rzymu celem zawarcia przyjaźni i przymierza, aby zdjęto z nich jarzmo. Widać bowiem było, że królestwo greckie usiłuje wziąć Izraela w niewolę. Udali się więc do Rzymu, a droga była bardzo daleka. Weszli do Senatu i tak się odezwali. Juda, zwany Machabeuszem, jego bracia i lud żydowski wysłali nas do was, abyśmy z wami zawarli przymierze i pokój, aby zapisano nas jako waszych sprzymierzeńców i przyjaciół. Przemówienie im się podobało. To zaś jest odpis listu, który został napisany na tablicach z brązu i posłany do Jeruzalem, aby tam był u nich jako akt upamiętniający pokój i przymierze. Niech Rzymianom i narodowi żydowskiemu zawsze dobrze się wiedzie na morzu i na lądzie, a miecz wroga niech będzie od nich z daleka. Jeżeli by jednak najpierw zagrażała wojna Rzymowi albo któremukolwiek jego sprzymierzeńcowi, na całym obszarze ich władania, Wtedy naród żydowski, zależnie od tego, jak okoliczności będą mu wskazywały, z całym poświęceniem będzie w walce pomagał. Walczącym zaś wrogom, według postanowienia Rzymu, nie będzie dostarczał zboża, broni, pieniędzy ani okrętów. Postanowień swych będą przestrzegali bez żadnego wynagrodzenia. Tak samo jeżeli narodowi żydowskiemu najpierw wypadnie wojować, Rzymianie, zależnie od tego, jak okoliczności będą im wskazywały, chętnie w walce im dopomogą. Walczącym zaś wrogom, według postanowienia Rzymu, nie będą dostarczane zboże, broń, pieniądze, ani okręty. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego podstępu. Na podstawie tych postanowień Rzymianie zawarli układy z ludem żydowskim. Jeżeliby zaś jedni i drudzy chcieli coś dodać do tych postanowień albo coś z nich skreślić, będą mogli to uczynić wedle swej woli, dodatek albo skreślenie będą ważne. Co zaś się tyczy krzywdy wyrządzonych im przez króla Demetriusza, to napisaliśmy do niego te słowa. Dlaczego naszych przyjaciół i sprzymierzeńców, Żydów, obciążyłeś swoim jarzmem? Jeżeli jeszcze będą skarżyli się na ciebie, Wtedy ujmiemy się za ich prawami i będziemy z Tobą wojować na morzu i na lądzie. W czwartym rozdziale listu do Filipian święty Paweł zachęca Filipian do radości w Panu, łagodności i modlitwy z dziękczynieniem, aby pokój Boży strzegł i serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Wzywa do skupienia się na wszystkim, co prawdziwe, czyste, sprawiedliwe, miłe i godne pochwały. Apostoł dziękuje Filipianom za ich hojność i wsparcie, podkreślając, że nauczył się być zadowolony w każdej sytuacji i że wszystko może w tym, który go umacnia. Paweł kończy list błogosławieństwami i pozdrowieniami, dziękując Bogu za ich wspólnotę. Prze to bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani. Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednej myśli w Panu. Także proszę i Ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się zawsze w panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z Wami. Bardzo się też rozradowałem w Panu, że wreszcie rozkwitło Wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym, i głód cierpieć. Korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodów i rozchodów. Bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem zaopatrzony otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu, chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was, bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie z duchem waszym. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.